Miesiąc temu skradziono mi rower. Policja nic z tym nie zrobiła. W mieście ciągle rosła przestępczość. Ludzie żyli w ciągłym strachu o rowery. Było jasne, że to miasto potrzebuje bohatera. Odwagą i kapitanem Miłosierdzie postanowiliśmy ukarać złoczyńców. W nowym rowerze zainstalowaliśmy dwa niezależne systemy GPS. Gdy zapadła noc, postawiliśmy rower w centrum miasta. Jak się okazało, długo czekać nie musieliśmy. Patrz. Patrz, jaki chuj. Grzywasz, nie. Grzywasz. Nie, podjedź, no dobra, ale to poczekaj. No i chuj, mamy kurwa sprawę. Stoi w miejscu. Dobra, jedzie dalej, ale zobaczcie, cię pokieruję. Mam nadzieję, kurwa, że go dopadniemy. Idź teraz w lewo. I on tu stoi. Dobra, jedzie znowu, prosto dawaj prosto. Bo znowu wsiadł na rower i jedzie, spierdala gdzieś. Dawaj, dopadniemy z kursu. Jeden niego wypadek. Gdzie macie spróbę jakąś? Zadanie wciska po pierwszy. Lecimy? Lewa! Ziemia, nie ruszaj się! Ziemia! Znalazłem! No kurwa, jesteś złodziejem! Nie jestem złodziejem, znalazłem go! Kurwa! Jak znalazłeś? Znalazłem! Jak to znalazłem? No znalazłem, stał! Gleba, gościu! Ale nie musisz mnie bić! No kurwa, Gleba! Nie musisz mnie bić! Znaczy, po prostu zakuwa mi? Ejkuś! Wiesz, nic wam nie zrobiłem! Takich chyba... No jak nic nie zrobiłeś? No to miałem zrobić, no! No jak co miałeś zrobić? Zostawić mi swoją matkę? Chodźcie tu. Siadaj, dogrzywać pilnego. Już nie ucieknę, ludzie. Nie wiadomo. No nie wiem. Chłopaki. Powie pan. Tak? Po co pan to robi? Ludzie pracują na to parę lat, żeby sobie zebrać rower. Jak ktoś jest biedny, to no pracuje. No mówisz, znalazłem panowie, no. Ale proszę pana. Pan ja go, pana rozumiem, no. Pan go wziął z przystanku, gdzie sobie no, stał. No. Pana a wy to rower... zrobiliście na wystawkę. Ale proszę pana, no, czy ja na rozumiem. Wystawkę, czy nie na wystawkę, dobra, rozumiem, to nie no. Można kraść komuś. Bo jeżeli ktoś sobie odkłada kilka miesięcy no. Na ten rower, no to nie po to, żeby pan go sobie wziął, bo sobie stoi. Nie, ja rozumiem, no. Ale czemu go pan wziął? Proszę pana, nie wolno tak robić. Jak pan dobrze mi wytłumaczy... Chciałem zarobić, no. Chciał pan zarobić? Tak. Ale grać... proszę pana, żeby on był przypięty, to jest jako złodziejstwo. Tak, wie pan, tak. Ale ludzie na przykład wchodzą do sklepu, nie zapinają roweru i nagle tego roweru nie ma. No ja to nie. On stał tam przy sklepie, no. No tak, właśnie no. Tak. No stał, postawiliśmy go na przystanku, nie stał 30 minut. Na dobry rower sobie odkładają, a pan sobie po prostu go bierze. No przyznaję się, wie pan no. Ile rowerów ginie w Warszawie? No wiem. Co chwilę ktoś wrzuca, że zginął mu rower. I to pan ile już rowerów ukradł w życiu? Nie to... No powie pan, z ręką na sercu. Jeden. Ten akurat. Nie, ten akurat by był drugi. Ten był drugi. I co pan zrobił z tym pierwszym? Ten jeden to sprzedałem. I za ile można sprzedać taki rower? O, dziadowskie pieniądze. A gdyby jakiś nastolatek na to, nie wiem, zbierał 2 lata na przykład na truskawkach? Nie, to jest całkiem co innego, tak jak mój syn, no. No ale skąd pan wie, czy jest ten rower? No może... Proszę pana, żeby on był, przepraszam bardzo, żeby on był przypięty, to bym go nie wziął. Ale czasem się zdarza, że ludzie nie przypną tego roweru. Bo ufają ludziom. Dobra, to ja pana nie puszczę bez niczego. Ja mam dowód. Musi pan coś zrobić. A co mam zrobić? Spiszę pana, po pierwsze. No to... Już, czekaj, mam dowód tutaj. No źle wyszło, przepraszam, no. Co mam na to poradzić? No? Dowód tu mam spisany. Ale sprawa jest taka, albo wzywamy policję. No. To panu oczywiście oddam, albo pan wraca bez portek do domu. Jak to bez portek? No bez portek, panie, no jest pan złodziej, ukradł pan rower. No to ja mam iść bez gaci? No sorry. Ja a mogę sobie spodnie wziąć w kieszeń? Nie, spodnie zostają u nas, na pamiątkę. To wy to chłopaki nagrywacie, no? No nagrywamy, no jaja sobie robimy ze złodziei. Złodzieje robią sobie jaja z porządnych obywateli, my robimy sobie jaja ze złodziei. Ja tak widzę, że pan też jak ten Napoleon przegrany, no. Ja jestem generał Sprawiedliwość, proszę pana. O, proszę pana, skąd ma pan 2 telefony? Mam, bo się kupiłem, panie. 2 telefony, to no. Ja noszę jeden. A jestem generałem Sprawiedliwość, proszę pana. No. Po co pan 2 telefony? Pani kradziony. Pan mi obieca, że pan nie będzie już kradł. Obiecuję. Obiecuje pan? Obiecuję. Na pewno? Na pewno. Dobra, wierzę panu. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Ruszaj człowieku, powodzonka w życiu.
Ale chłopaki, nie róbcie sobie ze mnie jaj. Nie robimy sobie jaj. Możesz odejść w pokoju. Na razie, dzięki. Na razie. Dalibyście kurwa na żylaki, a nie! Tej nocy złodzieje rowerów byli bardzo aktywni. Kilka godzin później namierzyliśmy kolejnego. Niestety okazało się, że nie działał sam. Tym razem nie obyło się bez walki. Jeśli misja generała ci się podoba, oceń ten film. 150 tysięcy polubień odblokuje drugi rozdział przygód generała Sprawiedliwość. Subskrybujcie kanał, jest jeszcze dużo do zrobienia.